Ta klawiaturka to jest jako akcesorium, rozumiem, tak? Tak, tak, to za sobą mamy pełny wybór akcesoriów do tableta, zarówno do serii Color, jak i do 10.1.2014. Z ciekawych rzeczy, które spowodują, że faktycznie tablet zaczynają używać jako wyłączne urządzenie, jest przejściówka, która po podłączeniu zasilania mamy tu porty USB. Czyli no odwieczny problem, dużo urządzeń podłączanych pod USB, pamięć podręczna, pamięć przenośna, no nie było jak tych plików przenieść, przetransferować. W tej chwili dzięki takiemu złączu możemy tam chociażby karty czy USB 3.0. Tak jest, no tam potrzebne jest po prostu zasilanie, żeby to podtrzymać. Ale dobrze, skupmy się na samym momencie. To, co w tym roku Samsung próbuje pokazać, wprowadzając serię Pro, to jest właśnie możliwość pracy na samym tablecie. Oczywiście komputer zostaje dla większości z nas z tych czy innych powodów tym podstawowym urządzeniem w biurze. W biurze faktycznie mnóstwo klientów poczty, pewnego rodzaju zabezpieczenia i tak dalej, to pewnie będzie nas przez jakiś czas jeszcze blokowało. Natomiast co zrobiliśmy w samym tablecie, żeby to urządzenie stało się bardziej pomocne w pracy, bardziej uniwersalne. Przede wszystkim wyświetlacz 12,2 cala. To, co dzisiaj już widzieliśmy, czyli możliwość pracy na kilku aplikacjach jednocześnie. Ja mogę sobie jednocześnie wywołać do 4 okien. Na przykład wiadomości, czat, plus moja poczta, e-mail. I mogę w bardzo prosty sposób przenosić poszczególnie na przykład fragment wiadomości do czatona, wysyłać te informacje dalej. Mogę też w zależności od potrzeb też rozdzielać. To nie było pokazane, a to bardzo ważna funkcja. To, na którym oknie chcę pracować w danej chwili, nie pozbawia mnie podglądu na innych oknach, tylko je po prostu zmniejszam, ale nie muszę ich wyłączać. Mogę je faktycznie tam do minimum schować, cofnąć się w każdej chwili i znowu pracować na pełnych 4 oknach. Co też ważne, pełne wsparcie dla plików Office'a. Własny Samsungowy program Hang Office, który w pełni wspiera wszystkie pliki, które zapiszemy w tradycyjnym formacie Office'a, czy to są pliki PowerPointa, Excela czy Worda, jesteśmy w stanie tutaj odczytać, wyedytować, a tak samo tworzyć, czyli jest to już w pełni takie... Tak, dokładnie, nawet plik zapisany w tym formacie jest w pełni kompatybilny i jest otwierany przez klasyczny pakiet Office'a. No i kwestia współpracy z zewnętrznymi urządzeniami, w pełni funkcjonalna myszka, klawiatura, która też ma te wszystkie skróty, szybko możemy wracać do poszczególnych funkcji, możemy cofać się do okna poprzedniego, wyświetlić menadżer zadań, czyli szybko przełączać się tutaj chociażby wspomniany Hang Office Viewer, możliwość przeglądania plików, okay, zobaczmy czy jakiś plik w ogóle jesteśmy w stanie w tej chwili otworzyć, no, okay, no to akurat z meetingu, a może jakieś dokumenty. O nie, teraz tu akurat nic nie ma, więc okay, no nie zobaczymy żadnego pliku. Znaczy tak, no jeżeli chcemy klasycznie otworzyć funkcję chociażby edytora czy wiadomości, no to zobaczymy. Tutaj za pomocą klawiatury bardzo łatwo wpisujemy taki tekst, ale obok, jeżeli zwrócimy uwagę na 12-calowym wyświetlaczu, bardzo łatwo pisze się z użyciem takiej klasycznej otwieranej klawiatury. Rozmiarowo jest ona w pełni kompatybilna z tym, co mamy w klasycznym notebooku, mini notebooku. I no, bardzo takie indywidualne, plus kwestia haptika, czyli ta wibracja, to potwierdzenie, że nacisnęliśmy, plus sygnał dźwiękowy, czyli wiadomo, że nacisnęliśmy, tak? Że to nie ma tej niepewności, czy dana litera, czy dany... dana funkcja została. No i rzecz dla mnie przełomowa, coś co jest dla mnie idealnym rozwiązaniem, czyli w końcu możliwość zostawienia w biurze komputera podłączonego do sieci, wyjście na spotkanie z tabletem i w pełni zdalne zarządzanie danymi, czyli funkcja, okej, tu ją przed chwilą widziałem, Remote PC. Bardzo prosta w instalacji, w komputerze naszym, w biurze czy w domu wymaga tylko i wyłącznie zainstalowania krótkiego prostego narzędzia, które pozwoli nam zdalnie przejąć kontrolę nad komputerem i później zdalnie na ekranie mojego tableta ja będę widział w pełni cały pulpit mojego komputera, więc mogę wchodzić w poszczególne pliki, na przykład jeżeli na komputerze korzystam z Photoshopa, mogę zdalnie za pomocą mojego tabletu pracować i
środowisku komputera obrabiać grafikę, zapisywać pliki, ściągać je do chmury, wysyłać je do chmury i następnie na tablet, więc nie trzeba ze sobą. A to jest dostępne tylko z urządzeniami ATIF, czy nie, dowolny komputer, na Windowsie, którym, tak? Dowolny PC, w którym zarejestrujemy oprogramowanie ze strony remotereview.com. Taki oprogramowanie rejestrujemy na komputerze, instalujemy takiego agenta na naszym komputerze, później te dwa urządzenia ze sobą musimy sparować i przy każdej kolejnej jakby sesji tylko i wyłącznie wystarczy się odwołać do źródła, jakim jest nasz komputer. Więc ceny są już ujawnione. Jeżeli pamiętasz ceny na Note Pro, bo one już poszły w komunikacie prasowym. 2,399? No tak trochę strzelam, natomiast 12? No wiesz. 3,5 chyba. Najdroższy? Jak się tak, 3600 chyba, coś takiego, wersja 3G, 3500. Z palcem z prawej do lewej. Nie? Trochę się zmieniło. Tak, bo był ten taki języczek, który wyskakiwał, a teraz sam gest z prawej do lewej go otwiera. No bo jeszcze ten rysikiem, który że się otworzył. Nie dało się tego zrobić. No da, tak, da się 6 okien, bo możesz jeszcze pop-up play włączyć i film ci leci w osobnym oknie jeszcze. No tak, na siłę, no tak. To. Ja doliczyłem na Note 2, bo pamiętam, że na tym nawet to tam chyba do 4, tam do 5 się dało. Właśnie. No tak, ale mówimy, jeżeli chodzi o taką tak. pracę na aplikację. Tak, tak. Pro kosztuje 1899. I to będzie ta wersja mniejsza, a 12.2? No to już będzie tam coś pod trójkę, tak? Pewnie. LTE 12.2... Nie, wszystkim Note'ów nie będzie w Polsce chyba... Tych tabów nie będzie 12-calowych. No tak, ale... A Note... No tak, tak, o Note'cie typowo. Kosztuje 3-3. Nie, nie, te z rysikiem będą. Nie będzie klasycznego taba, czyli wersji bez rysika. Okej, okay, no to taki jak ten dokładnie, czyli tej wersji... Bez rysika, nie, ale te, które tam widzimy... Ale one się... Ten tam jest Note 12.2 też, tak? Tak, bo to jest Tab Pro, ale jest Note Pro. Czyli Tab jest typowy tabletem bez rysika, natomiast Note... No, żadnych innych różnic nie ma, jeśli nie, chodzi o... Nie, typowo, okej, okay, kwestia tylko właśnie związana z rysikiem. Czyli w Polsce będzie dostępna, no tak, czyli w Polsce będzie ta lepsza. Z rysikiem. Tak, z rysikiem, ta lepsza wersja. Ale okej, tu jakby to są szczegóły, no jak... Będzie wejście produktu, zobaczymy, które będą, które nie, jakie będą się w jakiej sieci wpisywały, więc tutaj kiedy nie, to już jest kwestia dosłownie kilku dni. Oficjalnie w komunikacie, bo już z końcem wprowadzamy. Czy ten nowy interfejs, który to jest, czyli ten taki styl magazynowy, tak, a on będzie dostępny również w kolejnych wersjach systemów, ale na telefonach, czy... Szczerze mówiąc, ten magazyn UX jest tak, że jeszcze nie ma finalnej decyzji, jak dokładnie będzie to komunikowany. Czy on będzie domyślny po włączeniu jako pierwszy ekran, czy będzie jednak taki klasyczny androidowy. Więc szczerze to się teraz kształtuje. 28 miało się to finalnie wyjaśnić, to okej, okay, to chyba jeszcze nie... No nie, to jeszcze musimy... No nie, dzisiaj niby ma być decyzja, więc ja musiałbym maile sprawdzić, żeby coś więcej... Rozumiem. No i okej, okay, no wspomniane 4 mega, tak? Czyli no rozdzielczość... Też zwróćcie proszę uwagę, 16:9, czyli taki najbardziej intuicyjny... Kwestia tego, jak jest proporcja ekranu ułożona. No, wiemy, do którego produktu bije, no 4:3. To jest jakiś format tu w Europie, no przedziwny. No, ani na tym oglądać filmów, ani na tym czytać gazety. Więc to 16:10 się najlepiej wpisuje, więc tutaj, jeżeli chcemy wykorzystać w pełni wyświetlacz, plus no kwestia rozdzielczości, tak? Te 4 mega, żaden inny tablet w tej chwili na rynku nie oferuje takiej rozdzielczości. Olaf, o której chcemy wrócić tam na konferencję? Musimy jeszcze lunch obskoczyć. Okej, okay, wiesz, bo nie chcę opowiadać o rzeczach, które dopiero za chwilę będą, czyli jak jedzenie dotykam, bo będzie na konferencji. Okej, okay, no to słuchajcie, może jeszcze z ciekawostek, bo wczoraj padły pytania o oświetlenie LED-owe. Dla części z Was to było nowinką, a jest okazja, żeby to...